mój wniosek jest taki, że w tych wyborach samorządowych dla mnie jako mieszkańca Białegostoku po prostu nie jest warto brać udziału, bo nie mam możliwości głosowania na swoich reprezentantów, którzy z powodu ordynacji wyborczej zabraniającej kandydowania indywidualnie na stanowisko. Kandydat kandyduje na stanowisko, a nie grupa kandydatów kandyduje na grupę stanowisk. Tak jak wybory do Sejmu, nie mam możliwości oddania głosu na reprezentanta, który by reprezentował moje interesy i moje miasto. My idziemy do wyborów. Wy macie pójść do wyborów. Lepiej, żebyście nie poszli głosować na urzędników, którzy już w tych urzędach siedzą i dzieci tam, drodzy Państwo, siedzą. Jak sprawdzicie tych ludzi personalnie, gdzie pracuje, gdzie pracował, dalej, gdzie pracuje jego matka, ojciec, to są wszystko ludzie, którym nosy, uszy i nogi wystają z urzędów miasta, gminy. Tym pozytywnym akcentem skończę swoją wypowiedź, że w tych wyborach 2024 do miast, miasteczek, urzędów gmin nie warto. Nie warto i zachęcam Was, żebyście nie poszli. Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. W niedzielę 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe w całym kraju. Dlatego przeprowadziłem w Białymstoku sprawdzian na ulicach, jakie plakaty wiszą i kto kandyduje. Otóż, drodzy Państwo, kandydują tylko i wyłącznie kandydaci partii politycznych, a krótko mówiąc urzędnicy, którzy w tym urzędzie miejskim gminy w Białymstoku pracują. Nie ma kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców. Mieszkańcy nie zarejestrowali ani jednego komitetu, nie ma ani jednej organizacji mieszkańców, która by kandydowała. Co to oznacza? To oznacza, że trzeba zmienić ordynację wyborczą, żeby kandydat mógł bezpośrednio zgłaszać się na stanowisko, a nie grupa kandydatów. I Zakład Pracy gmina Białystok wysyła swoich pracowników jako kandydatów do wyborów samorządowych. Wynik tych wyborów jest z góry jasny i przesądzony. Ci sami ludzie, którzy tam są, zostaną. Nazwiska takie jak prezydent Truskolaski, który wyrzucił wszystkie budki z zapiekankami, frytkami, z gastronomią z miasta Białegostoku, zabetonował ulicę Lipową, powyganiał wszystkie sklepy, czyli zniszczył handel. Zniszczył handel białostocki, a rozwija się handel niemiecki, anglosaski, czyli te markety, hipermarkety w Białymstoku. I co robi? I jeździ po świecie. Zwiedza Amerykę, Tajlandię za pieniądze Urzędu Miejskiego w poszukiwaniu tak zwanych inwestorów. Mówię to dlatego, że sytuacja jest podobna w całym kraju i robi to m.in. też burmistrz Lubania, a plan jednego z kandydatów miasta na Dolnym Śląsku, Lubania, jest podobny do prezydenta naszego miasta, czyli będę sobie jeździł po świecie za Wasze pieniądze, robił dla Was reklamę, będę reklamował Wasze miasto, żeby tu inwestorzy się pojawili. Co to oznacza? No to oznacza, że on daje Wam przekaz. Ja nic nie będę w tym mieście robił dla Was. Tylko będę wieszał reklamy, żeby tu ktoś przyjechał i ktoś tutaj coś dla Was zrobił. Miasto Białystok przekształcone jest w wielką strefę łapania ludzi. Kiedyś niewielka strefa parkowania, dzisiaj ta strefa parkowania na 3/4 miasta została rozszerzona. Mamy strefę A, strefę B, strefa A większe mandaty, strefa B mniejsze mandaty, no i zatrudniona grupa ludzi, łapaczy, czyli Straż Miejska, której kiedyś w czasach totalitarnych nie było, a w tej chwili i policja, i Straż Miejska zajmują się łapaniem. Sytuacja w kraju jest taka sama. Nigdzie w wyborach samorządowych, w których właśnie mieszkańcy powinni kandydować, mieszkańcy powinni tworzyć te komitety, to nie powstaje. Dlatego trzeba zmienić ordynację wyborczą i dlatego w tych urzędach miejskich i wiejskich
cały czas te same osoby tkwią. To są mikrowybory do Sejmu, wybory samorządowe, bo tak jak na filmiku Wam pokazuję, to wiszą wszędzie plakaty partii politycznych. Nawet tak zwani bezpartyjni samorządowcy, tak? To kto to jest? To są urzędnicy z urzędów, którzy pracują tam przez powiązania partyjne, a nie inaczej. Krótko mówiąc, grupa, która nie chce się nazwać partią, a nazywa się bezpartyjni, tak? Partia, ktoś założył antypartię w Polsce, tak się nazywa. No, ale to jest partia, bo to jest grupa. Grupa kandyduje na grupę stanowisk. Nie wolno kandydować jedna osoba na jedne stanowisko. W ten sposób tam wyżej, w Warszawie, służby specjalne z góry wiedzą, że te same osoby. Tak macie Tuska, który w 89, 30 lat temu zaczynał karierę i cały czas jest na topie. To samo Kaczyński. Nikogo nie wybraliście przez 30 lat od okrągłego stołu w wyborach. Nikogo nie wybraliście. Cały czas jest ten sam układ. To samo są te mikrowybory samorządowe, na przykład w Białymstoku, gdzie wiszą ludzie, którzy po prostu pracują w tych urzędach, a mieszkańców jak nie było, tak nie ma. Teraz przeczytam kawałek, drodzy Państwo, postu internetowego jednego z internautów, który mnie poruszył, przedstawiający realnie sytuację nie tylko samorządową, ale i polityczną. Trzeba jasno powiedzieć, nasza polityka na rynku pracy jest bez sensu. Od lat Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie stworzyło ani jednego sensownego i kompleksowego programu dla bezrobotnych młodych. Może pozytywnym wyjątkiem są akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Może niektóre sektorowe projekty. Potrzebna jest, jest zmiana myślenia. Czyli potrzebne jest wyrzucenie tych ludzi, którzy są na stanowiskach, bo oni swojego myślenia nie zmienią. Dzisiaj około 50% absolwentów polskich uczelni wyższych nie ma szans na stałą pracę. Niski poziom technologiczny w Polsce powoduje, że są miejsca pracy w zawodach, które na świecie wykonują automaty. Za 2-3 dekady 25% mieszkańców Europy nigdy nie będzie miało szans na pracę, prognozy ekspertów UE. Polskie szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie to edukacyjny skansen, nastawiony na produkcję wykonawców mało skomplikowanych czynności zawodowych. Uczestniczyłem w pracach zespołu do spraw krajowej ramy kwalifikacji zawodowych w sektorze MEN, to jest horror. Lekceważonym problemem jest blisko 2,5 miliona polskich dzieci, dane UE w wieku 0-17 lat, żyjących w ubóstwie lub na jego obrzeżach. Źle wykształcone, dziedziczące biedę, to już trzecie pokolenie, zasilają kolejki pomocy społecznej. Rządzący robią wiele, aby to marginalizować. Który budżet to wytrzyma? W cywilizowanych krajach inwestuje się w edukację ubogich dzieci. Amerykanie twierdzą, że jeden zainwestowany tu dolar zwiększa się kilkadziesiąt razy. My fundujemy bieda zupki i inną szlachetną hipokryzję. Urzędnicy, eksperci bronią anachronicznych rozwiązań, tłukąc na tym kasę. Na ubóstwie w Polsce robi się legalnie kokosowe interesy. Kolejnym aktem dramatu młodych są umowy śmieciowe. Nie jest prawdą, że bez nich nie byłoby miejsc pracy. Pokolenie dzisiejszych 40-latków o godnym zabezpieczeniu emerytalnym może pomarzyć. Młodsi znać je będą z Wikipedii. To, o czym mówił Krzysztof Bosak. To są naczynia połączone, niedostrzegane przez elity u koryta władzy. Umowa śmieciowa to brak emerytury, ale zdolności kredytowej, brak mieszkania. Do tego leży i chwili prawo pracy dla pracowników, gangsterskie prawo skarbowe dla drobnych biznesmenów. Przykładów bzdur mogę podać mnóstwo. Młodzi, aby normalnie żyć, mają trzy możliwości. Być beneficjentem partii u żłoba, twardy elektorat, emigracja, wyjście na ulicę i bronienie swojej przyszłości. Czyli wyjście z pałą i rozwalenie tego burdelu. Ten kraj to wielka nędza i rozpacz pod względem zarobkowym. Wystarczy popatrzeć na ludzi poubieranych w tanich dyskontach sklepowych, klepiących biedę z miesiąca na miesiąc, skrajny odsetek bogatych oraz odłamek ludzi mających sentyment do założenia rodziny. Mam czterech znajomych, żaden z nich nie założył rodziny, z czego z tych polskich okłaków. I teraz drugi post jednego z internautów, który też mi się spodobał. Polska to fajny kraj, gdzie lewica działa jak prawica, a prawica jak lewica. Prawo jazdy trudniej jest zrobić, niż zdać egzamin na pilota szybowca. 40-letnie osoby zostają emerytami. Od paliw pobiera się podatek od podatku. Kwota wolna od podatku dla 95% społeczeństwa jest niższa od minimum potrzebnego do przeżycia.
Za niezatrzymanie do kontroli możesz dostać 5 lat pozbawienia wolności, tyle samo co za oszustwo, kradzież. Własną rzecz, woda, minerały znajdujące się w ziemi, którą kupiłeś, nie są twoje. Buduje się za pieniądze podatników Muzeum Żydów Polskich, a potem przyjmuje ze stoickim spokojem nagonkę antypolską na Polaków. Utrzymuje się w mocy akty prawa, które w oczywisty sposób stanowią zagrożenie dla zachowania suwerenności kraju i jego bezpieczeństwa. Druk 295 i 1066 o działalności obcych wojsk na terytorium Polski i możliwości strzelania do obywateli przez żołnierzy obcych państw. Utrzymuje się patologiczny system podatkowy, komentarz do VAT liczący ponad 2000 stron. Łatwiej jest oswoić Baribala niż wyeksmitować z własnego mieszkania niepłacącego najemcę, czyli niedźwiedzia łatwiej oswoić. Władza potrzebuje do rządzenia aż 118 urzędników w randze ministra i wiceministra, rekord świata. Na terytorium III RP sprowadza się obce wojska i utrzymuje za pieniądze podatników. Mówię o siłach zbrojnych amerykańskich. No i oczywiście finansowaniu wojny na Ukrainie przez rząd polski, przez między innymi oddawanie sprzętu. Ustawy konsultuje się z obcymi nacjami. To chodzi między innymi o tą ustawę o IPN-ie, zakaranie za tak zwane kłamstwo oświęcimskie, która została uchwalona rano, a po południu została zmieniona na żądanie władz Izraela. Posłem lub posłanką może zostać osoba, która w swoim okręgu wyborczym otrzymała kilka tysięcy głosów. Natomiast osoba z liczbą głosów rzędu setek tysięcy może nie dostać się do Sejmu i to tylko z tego powodu, że jej partia nie przekroczyła progu wyborczego, w którym bodajże aż 13 służb formacji mundurowych ma prawo użyć broni palnej wobec obywateli. Zapowiada się, że nowa władza utworzy 14 formację. Za fałszowanie pieniędzy możesz dostać wyższą karę niż za zabójstwo, gwałt zbiorowy. Ilość znaków i ich idiotyczne rozmieszczenie przekracza jakikolwiek granice rozsądku. Prokuratorzy, którzy za swoją pracę przejawili liczne niekompetencje i uchybienia w celu uniknięcia odpowiedzialności, zasłaniają się klauzulą interesu społecznego, wprowadzona została przez PiS. Władza cierpi na permanentną sraczkę legislacyjną. W 2016 roku w Polsce powstało 31 906 stron maszynopisu aktów prawnych. Na te wybory samorządowe, drodzy Państwo, zachęcam i nawołuję, żebyście nie poszli. Żebyście nie poszli i nie głosowali na ludzi, którzy za pieniądze z urzędów skarbowych podrukowali sobie plakaty. Na te wybory, na które wyborcy mają przepisy prawne zabraniające im wystawiania swoich kandydatur na stanowiska radnych w swoich okręgach wyborczych. I tutaj potrzebna jest zmiana prawa wyborczego. Na końcu filmu zamieszczam wypowiedź Krzysztofa Bosaka do tego komentarza o tym, że nie będzie emerytur w Polsce. Wypowiedź jednego z kandydatów na burmistrza Lubania, który właśnie chce reklamować swoje miasto w ten sposób, że będzie jeździł, drodzy Państwo, reklamował, że ktoś coś zrobi w Lubaniu. Nikt w Lubaniu nic nie zrobi. Oni jako władze samorządowe powinny rozwijać, pomagać rozwijać lokalną gospodarkę. Co robi Zachód w Polsce? Buduje sklep za sklepem. I tu jest droga, żeby pomagać rozwijać lokalną produkcję i lokalny handel, a nie likwidować rynki i lokalne sklepy, sklepiki, tak jak między innymi robił to i robi nadal prezydent Białegostoku, który za pieniądze z urzędów skarbowych wystawił sobie plakaty warte kilkaset tysięcy złotych, drodzy Państwo. To nie są pieniądze kandydatów, którzy wydali je w swoich okręgach wyborczych na swoje plakaty. To są pieniądze urzędów skarbowych zawłaszczone przez grupy utworzone przez służby specjalne, partie, a wyborcy nie mogą zgłosić swoich kandydatur w wyborach. Dlatego na te wybory w niedzielę nie idźcie. Cisza wyborcza zaczyna się o godzinie 24. Z piątku na sobotę, 48 godzin. I dlatego, drodzy Państwo, dzisiaj zamieszczam ten film o tych mikrowyborach samorządowych. To są mikrowybory do Sejmu. A powinno być odwrotnie, że kandydaci to są kandydaci mieszkańców, a nie władz centralnych. A jest, drodzy Państwo, odwrotnie,
co pokazuje film, który dla Was zrobiłem. Tutaj następne plakaty wyborcze. Marek Masalski, doktor inżynier Wirasimuk, Sławomir Nazaruk, Elżbieta Koczuk-Baran, powieszone przed cerkwią, czyli dla wyznawców prawosławia, ale nie to jest ważne. Sławomir Nazaruk też chyba czwartą czy piątą kadencję teraz kandyduje, czyli 25 lat. Wcześniej był w Platformie Obywatelskiej. Tak więc nie ma, drodzy Państwo, niezależnych, samorządnych wyborów, w których mieszkańcy kandydują. To jest człowiek Platformy Obywatelskiej, Nazaruk. I liczy na to, że będą na niego głosowali wyznawcy cerkwi. Dlatego startuje w sejmiku z PiS-u, a był w Platformie Obywatelskiej, tak? Więc proszę zwrócić uwagę, jakie mamy tutaj, drodzy Państwo, deale z jednej partii do drugiej. Oni wszyscy się znają, to jest klasa, klasa społeczna urzędników. Tak jak w średniowieczu byli chłopi, szlachta, mieszczaństwo, kler, król. Tak teraz mamy prekariat, czyli ludzi, którzy pracują na niepełne umowy o pracę, bez zabezpieczenia socjalnego. Robotników, których jest coraz mniej, czyli mają tą pracę jako fachmani. No i klasa społeczna urzędników. Oni kandydują, ci ludzie. Oni kandydują po Wasze pieniądze, autentycznie. Będą domagać się od Was pieniędzy za śmieci. Połowa co najmniej opłaty za śmieci to jest zysk urzędu gminy, miasta, wsi. Dlatego, że urzędnicy rozliczają śmieci za firmy. To oni wynajmują firmy i firma z tych pieniędzy, które płacicie, dostaje swoją opłatę, a urzędnicy obsługują to jako firma, jako urząd miasta, pełnią rolę firmy. To jest ich zysk. Oni będą domagać się od Was pieniędzy. Jeżeli nie zapłacicie, będziecie ścigani przez komorników, na przykład nie płacąc za podatku za nieruchomość. Czy to nieruchomość domku jednorodzinnego, czy też płaci się nieruchomość za mieszkanie komunalne czy własnościowe w bloku. Należy o tym pamiętać, że głosujecie na ludzi, którzy mogą, drodzy Państwo, wsadzić Was do więzienia za niezapłacenie opłat komunalnych. Głosujecie na ludzi, którzy mają prawo domagać się od Was pieniędzy. Zwykły bandyta nie może się domagać, bo jest bandytą. Bo oni mają te prawo. Czyli robią to samo, co bandyci. Robią to samo, co bandyci. A nie możecie ich oskarżyć o wyłudzanie pieniędzy. Drodzy Państwo, o tym będzie mowa dalej. Tutaj na autobusie mamy plakat. Łukasz Kowalczyk, Rafał Gręś, prezydenta do Rady Miasta. Tak zwani bezpartyjni. Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Drodzy Państwo, nie dajcie się nabrać na słowo bezpartyjne. Wybory polegają na tym, że kandyduje się na stanowisko w grupie, grupowo. Nie kandyduje się kandydat na stanowisko jako kandydat. Tak więc to są zarówno partia, jak i tak zwane komitety, to są grupy. To są grupy, to jest to samo. Bezpartyjni samorządowcy, tak? Czyli urzędnicy, którzy pracują na urzędach, kandydują do tych urzędów, żeby zostać na kadencję. I tutaj jest haczyk. To nie są żadni bezpartyjni, tylko to są urzędasy, które tak samo jak PO, Platforma czy PiS pod swoimi logami kandydują, to oni tutaj robią taki myk, taką chytrość, że nie chcą się przyznać, że są urzędnikami, tylko pozorują jakieś działania, że oni są jacyś bezpartyjni. Nieprawda. Oni pracują w urzędach, to są ludzie administracji, to jest biurokracja. To jest taka sama biurokracja jak PiS, PO, Platforma, Lewica. To jest biurokracja. Nic więcej.
I jak w życiorysy tych ludzi spojrzylibyśmy, czy w Gresie, czy Kowalczuka, czy innych, zawsze znajdziemy tam, że był w tej czy innej partii, albo jest w tej czy innej partii, albo był w tej czy innej młodzieżówce, gdzie on był wcześniej, w jakiej grupie był. Jeżeli chcecie oddać swój pełnoprawny głos. No i tutaj zaraz na płotach, na drodze, wystawka plakatów dla Was. Jesteśmy na ulicy Mazowieckiej w Białymstoku i za mną plakat z obecnym prezydentem Białegostoku, Tadeuszem Truskolaskim. Drodzy Państwo, 4 kadencje, teraz będzie 5. kadencja, jeżeli Tadeusz Truskolaski wygra. Tadeusz Truskolaski nie wygrywa wyborów dlatego, że jego rządy w Białymstoku są dobre. Tylko pokazałem Wam wcześniej na plakatach wyborczych, że tutaj nikt nie kandyduje tak naprawdę. Nikt nie kandyduje, nie ma kandydatów spośród mieszkańców miasta. To są wszystko tylko i wyłącznie urzędnicy. To widać po partiach i komu z nogi, z jakich butów wyrastają. Za mną plakat wyborczy tutaj Karol Milecki. Pomysł Praca Przyszłość. To jest współwłaściciel firmy budowlanej w Białymstoku. O ile się nie mylę. Nazwisko jego ojca. Za mną plakat Anna Augustyn. Koalicja Obywatelska. Ona startowała do Sejmu. Nie dostała się i startuje do sejmiku. Plakat to tyle dziwny, że no nie ma na nim jej zdjęcia, ale jest ogromny tutaj, ogromny. Finansowany oczywiście przez partię polityczną, czy Platformę Obywatelską. Tragiczną partię, która od wielu lat szantażuje mieszkańców Polski bezrobociem. 380 zawodów, w których, żeby pracować, musicie mieć pieczątkę urzędnika, czyli papierologia. Odmawiają Wam prawa do pracy. I tutaj jeszcze widzimy ogniem Łukasz Prokoryn. To są wszystko plakaty opłacane tak naprawdę przez Urząd Skarbowy, bo partie dostają dotacje. Łukasz Prokoryn. Po drugiej stronie trzecia droga, czyli Platforma Obywatelska. Mówiłem już, że nie było jeszcze wyborów w 2003 roku, a już Szymon Hołownia miał swoich posłów, którzy z Platformy Obywatelskiej wyszli, utworzyli koło sejmowe i przedstawiali się w Sejmie, żeby z nimi wywiady media robiły. No, służby specjalne, za którymi stoją służby wojskowe. W komitecie jest generał Różański, były szef sztabu generalnego, założył też fundację do celów politycznych. Migracja na schetu Gabrę. To jest absolwent jednego z białostockich uniwersytetów. Nie wiem, czy on się w Białymstoku urodził, czy się nie urodził. Nie można się o tym człowieku nic dowiedzieć, oprócz tego, że jest murzynem i że gdzieś tutaj się uczył. Co zresztą widać na plakacie po kolorze skóry. No i tam na bloku też plakat, drodzy Państwo, finansowany przez Urząd Skarbowy. Partie, powtarzam jeszcze raz, mają dotacje i partie finansują z tych dotacji. Komitet Obywatelski, gdyby startował mieszkańców, nie dostałby dotacji z Urzędu Skarbowego na swoje wybory. Między innymi być może dlatego nie ma tutaj mieszkańców, którzy by jakieś komitety utworzyli. To są wszystko tylko i wyłącznie komitety wyborcze urzędników. O pani Annie Augustyn mogę tylko powiedzieć, że strasznie płakała, jak to źle rządzi PiS. Jak to oni źle rządzą, jak ona będzie dobrze rządziła, ona już nie może wytrzymać, żeby z nimi zrobić porządek i tak dalej, i tak dalej. Zarówno PiS, jak i Koalicja Obywatelska to są partie
utworzone przez służby specjalne. Najważniejsze miejsca w tych partiach zajmują ludzie notowani w służbach specjalnych, a reszta ma klaskać albo wyleci z pracy. Zajmuje się ta pani Anna Augustyn pisaniem różnego rodzaju projektów unijnych, jak tam Białystok ma się rozwijać w Unii, i widzimy, jak się rozwija. Wszystkie sklepy najważniejsze to są zachodniego kapitału. Radio w kraju i telewizja w kraju pod kontrolą zachodniego kapitału. Młodzi ludzie, a 12 mamy tutaj uczelni w Białymstoku, po skończeniu tych szkół nie są w stanie funkcjonować na lokalnym rynku, bo nic tu się nie rozwija po prostu. Te zakłady pracy, które były w produkcji, zdechły. W mieście jest zakaz stawiania warzywniaków. Cichy zakaz, bo nie można. I wszystkie budki z zapiekankami, z gastronomią znikły. To jest właśnie działanie w 100% przeciwko obywatelom, a nie za. ZUS-u pokazujące, że ludzie z mojego pokolenia, czyli średniego i młodsi od nas, którzy są bazą naszych wyborców, mogą liczyć na bardzo niskie emerytury i ogromną różnicę pomiędzy kobietami i mężczyznami, jeżeli chodzi o czynę na emeryturze. Myślę, że trzeba o tym uczciwie dyskutować. Mówić społeczeństwu, że tak jak to w tej chwili mamy ustawione, to będzie prowadziło do tego, że ludzie obecnie młodzi będą dostawać bardzo niskie emerytury po prostu. Dobromir Sośnierz, jeden z kandydatów Konfederacji do Sejmu. Trzeba będzie prędzej czy później podnieść wiek emerytalny, mimo tego odwrotu. Tak, to mówią praktycznie wszyscy ekonomiści. Pytanie tylko, czy będziemy dalej w tym populistycznym wyścigu, w którym uczestniczą wszystkie partie poza Konfederacją, serwujące społeczeństwo taką retorykę, że każdy dostanie wszystko i poprzez zwiększanie podatku, zwiększanie zadłużenia, zwiększanie redystrybucji będziemy bogatsi, czy damy się dłużej zwodzić, czy przyjmiemy plan polityki państwa oparty na jakiejś elementarnej racjonalności ekonomicznej, to proponuje Konfederacja. Inne. No nie ma. Polska stoi w miejscu, nie rozwija się, jest w rękach po prostu nielegalnie wybranych władz parlamentarnych. Trzeba jasno powiedzieć, proszę pana, że ordynacja wyborcza do Sejmu jest niezgodna z konstytucją. Z 96 artykułem konstytucji, który mówi, że wybory powinny być powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne. Pięcioprzymiotnikowe, powiedzmy, wybory, a one są tylko tajne. One tak. No nie są one powszechne, bo nie każdy z nas może startować w tych wyborach. Oczywiście. Tylko z list partyjnych. Tak, tak, oczywiście. I wykonując, i jakby spełniając szereg norm. Dokładnie. Szereg norm. Kolesiostwa. No tak, oczywiście. Nawet tak, jeżeli ktoś chce, proszę pana, startować w wyborach, musi zapisać się do partii. Oczywiście, musi gdzieś przynależeć. Musi, i to już musi jest, przynależeć. Jest pogrzebany, moim zdaniem. A jeżeli się zgodzi, jeżeli tam przyjmą go na listę partyjną i to na określone miejsce jeszcze, prawda, bo ci, co dłużej stoją, mają większe szanse. Oczywiście. Czyli wybory nie są równe też, wie pan. Tak. Ci, którzy są wyżej na liście, mają większe szanse wyboru od tych, którzy są niżej. Oczywiście, ma pan wielką rację. Ja pozwolę sobie może na pana ręce, bo pana przekażę opracowanie takie, które mam tutaj u siebie, proszę pana, to je panu wręczę. Prosiłbym, żebyście w środowisku swoim rolniczym, proszę pana, zapoznali się z tym tematem. Mam jeszcze szereg innych materiałów. Dobrze. W domu, nie wszystko tu przyniosłem. Tak, bo ta ordynacja, szanowni państwo, ta ordynacja wyborcza, która w tej chwili jest, ona jest sprzeczna z kartą praw podstawowych. Bezprawna jest. Tak, ale jest sprzeczna z prawami, z prawem europejskim jest sprzeczna. I po prostu my nie możemy indywidualnie kandydować na posłów. I dlatego właśnie, że my nie możemy, że mogą tylko wystawiać swoich kandydatów partie oraz ewentualnie komitety wyborcze, co jest bardzo trudne, jeżeli chodzi o komitety wyborcze, bo tak jak stało się z komitetem wyborczym Jeden Polska, tam ktoś zrezygnował z komitetu wyborczego i po prostu i zostało zlikwidowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Więc takie sytuacje są i zwykli obywatele nie mogą się dostać po prostu nawet do kandydowania. Nie ma takiej możliwości. Polacy zostali
zostali pozbawieni biernego prawa wyborczego, aby mogli przedstawiać siebie jako kandydatów na posłów. Nie wolno im. Po prostu zostało wszystko zmonopolizowane przez partię, a partie tak wystawiają swoich kandydatów. Jasne jest, że na miejscach pierwszym, drugim i ostatnim to są ludzie, którzy są zależni od służb. I wiadomo, że oni nie będą działać w naszym polskim interesie, w interesie narodu polskiego i obywateli. Tylko i obywateli polskich, tylko będą działać w interesie tych klik, które tam zarządzają nimi. Więc szanowni państwo, dopóki taki system istnieje, nie ma żadnej możliwości, żadnej szansy, żebyśmy mogli cokolwiek w tym kraju zmienić. Bardzo dziękuję. To jest tak wypadek przy pracy, powiedzmy, ale JP Morgan niedługo zabierze wszystko, bo państwo tego nie wiecie, kto na czele stoi tego biznesu, ale ja wam tego nie powiem, bo musicie poczuć to na własnej skórze. Są polskie firmy, podmioty wielkie, które są niszczone, bo muszą być zniszczone. Wy tego nie rozumiecie. Ja wiem, do tego musi być człowiek bardzo inteligentny lub błyskotliwy umysł, ale to, że Polacy rzeczywiście patrzą tylko czubek swojego własnego nosa i ich nie interesuje, co będzie jutro. On ma dzisiaj, ma na piwo, ma na papierosa, kawałek kiełbasiska sobie zje i... Szanowni Państwo, w poprzednim spocie mówiłem o inwestycjach. Teraz chciałbym Państwu zaprezentować mój pomysł na turystykę. Uważam, wręcz jestem przekonany, że naturalną osią, wokół której powinny koncentrować się wszelkie inwestycje turystyczne i rekreacyjne w granicach powiatu lubańskiego, jest odcinek Doliny Kwisy pomiędzy Gryfowem a Leśną. W chwili obecnej ten odcinek rzeki, czy też doliny, niewątpliwie pod każdym względem stanowi obszar, który po odpowiednim przygotowaniu może nadawać się do całorocznego wypoczynku zarówno dla osób zamieszkujących powiat lubański, jak i dla turystów. Problem polega na tym, że w chwili obecnej inwestycje prowadzone w przestrzeni Doliny Rzeki Kwisy, w tej najcenniejszej przestrzeni, po pierwsze są nieplanowe, po drugie nieprzygotowane, po trzecie chaotyczne, a w końcu szkodliwe. Krótko mówiąc, nie robimy nic, aby pomyśleć o przyszłości tego obszaru i spowodować, żeby stał się atrakcyjny, czy też równie atrakcyjny, jak na przykład niemieckie Berzofersee. Jaki mam pomysł na rozwiązanie tego problemu? Szanowni Państwo, uważam, że powinniśmy zacząć od przygotowania spójnej strategii, obliczonej co najmniej na 3 dekady, strategii przygotowanej przez wszystkie samorządy, które graniczą bezpośrednio z tym odcinkiem Doliny Kwisy, strategii przygotowanej pod egidą powiatu lubańskiego, oraz strategii połączonej z konkretnym planem zagospodarowania tego obszaru. Nie chodzi o to, żeby gminy i powiat przygotowały pełną infrastrukturę zagospodarowania tego obszaru. Chodzi o to, żeby przygotowały dokumentację, żeby przygotowały tereny pod inwestycje i zaczęły szukać inwestorów. W chwili obecnej najatrakcyjniejszy turystycznie i rekreacyjnie obszar powiatu lubańskiego jest marnowany. Między innymi wynika to z faktu, że kluczowe, czy też naczelne obiekty, czy też atrakcje są niezadbane. Wystarczy zwrócić uwagę na Zamek Czocha. Z jednej strony obiekt ten, fenomenalny, pod każdym niemalże względem, prezentowany jest jako wizytówka Dolnego Śląska, wizytówka powiatu lubańskiego. Tymczasem 2/3 zamku w postaci zabudowy folwarcznej, która stanowi ogromny potencjał gospodarczy, w chwili obecnej chyli się ku ruinie. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której bezcenny obiekt, nasz obiekt, nie obiekt wojska, nie obiekt jakiejś agencji mienia wojskowego, ale nasz obiekt lubański stanie się antywizytówką ziemi, którą kochamy, naszego Dolnego Śląska. W związku z tym proponuję i doprowadzę do sytuacji, w której powstanie koalicja samorządów, stowarzyszeń i prywatnych osób, prywatnych specjalistów, którzy doprowadzą do sytuacji, w której zabudowa folwarczna Zamku Czocha zostanie zrewaloryzowana, a następnie zrewitalizowana. Jeżeli tego nie zrobimy, nigdy nie podniesiemy z ruiny Złotnik Lubańskich, ani nie spowodujemy, że wzdłuż drogi łączącej Gryfów z Leśną
zaczną się pojawiać inicjatywy gospodarcze obliczone na zagospodarowanie ruchu turystycznego. To się nie wydarzy. Tymczasem o turystyce w powiecie lubańskim zawsze mówimy, chętnie wpisujemy je w strategie, w programy, natomiast tak naprawdę nic konkretnego w tej kwestii nie robimy. Również panu prezydentowi, że na gazie zajedziemy tylko do 2050 roku. Po tym czasie musimy zastosować inne rozwiązania. Nam potrzebny jest człowiek z wizją na miarę pana poprzedników. Oznacza to, że za 20 parę lat miasto czeka kolejna inwestycja i kolejne wydatki. Panie prezydencie, informujemy pana, że bacznie będziemy obserwować pana dalsze kroki. Dochodzą nas słuchy z Radia Piotrków, że planuje pan opuścić miasto i zostać senatorem. Musi pan godnie reprezentować aktualnej. I składamy apel do wszystkich partii politycznych w kraju, aby nie wciągały pana na swoje listy. Jeśli się pan jednak zdecyduje startować, życzymy powodzenia, ale prosimy o posprzątanie po sobie tego bałaganu, zanim zdecyduje się pan nas zostawić. Szanowni Państwo, prosimy chwileczkę, dajmy wypowiedzieć się przewodniczącemu, czyli panu Krzysztofowi Holniakowi. Ale musi... Dotykają podwyżki. Wszystkich nas dotyka trudna sytuacja ekonomiczna. Te podwyżki mają miejsce w różnych sferach i na co dzień się z tym stykamy. To również i bardzo dotkliwa podwyżka związana z cenami ciepła. Szanowni Państwo, ceny paliw, mam tutaj na myśli węgiel, gaz, do tego energia elektryczna, koszty związane z opłatami za emisję CO2, to są główne determinanty takich, a nie innych cen. Ubolewam... ...mediateki. Jesteśmy niezadowoleni z pana jako gospodarza miasta. To panu wiele lat temu powierzyliśmy nasz kredyt zaufania, a pan to zaufanie nadwyrężył. Ponoć człowieka nie poznaje się jak zaczyna, ale jak kończy. Pan jako prezydent kończy swoją kadencję i zostawia nam miasto zadłużone po uszy. Miasto bez zakładów pracy i stref przemysłowych. Miasto bez jakichkolwiek perspektyw dla naszych dzieci i młodzieży. Miasto bez przyszłości i wizji zmian na lepsze. Jednak najlepszym dowodem tragicznej kondycji Piotrkowa jest kondycja jego mieszkańców i przedsiębiorców, którzy tu dzisiaj przyszli. Bo bez nich miasto to tylko betonowe mury i puste ulice. Wiele osób aktualnie funkcjonuje przez podwyżki, jakie nam zafundowaliście, na granicy egzystencji. Nie interesuje nas polityka, słupki, grafy i statystyki oraz to, co dzieje się w centrali w Warszawie, bo mieszkamy w Piotrkowie Trybunalskim.